Witam Państwa serdecznie, jak zawsze, z Centrum Harmonii. Moje imię jest Gracjana. Tak, widzicie, troszeczkę mamy ciasno tutaj przed kamery. Mamy gości, no już żeście znali innych, byliście razem. Jedni odjeżdżają, przyjeżdżają, zawsze jest złączony. I dlatego żeśmy szukali, Hania akurat przyleciała dzisiaj. Tutaj jest Ewa z Toni i jest Regina. Znaczy są z Niemiec, nie? Wszyscy z Niemiec. Dobrze. I nasze pieski te się bawią, na troszeczkę przeszkadzają, ale cóż, jesteśmy głośno, będziemy byli głośno. No i tak było właśnie, Hania doleciała, żeśmy razem zjedli paella, hiszpańskie paella, ma tą specjalność. U nas jest gorąco, lato, jak widzicie, nie? To tak samo z chęcią znowuż razem z gośćmi tą tradycyjną paellę jemy. Szyn. Szyn. A, to nie zrozumiał, bo tylko po niemiecku i w swoim języku. Także... To jest też nasza premiera, nie? Pierwszy raz. Ja. W Centrum Harmonii. Tak. Teraz, ale nie ostatni. Ale nie ostatni, już to nie zapowiedziało, tutaj zaraz jest. Dobrze i no... Tyle, żeśmy się znali, co przez kontakt na maila i na Skype'a chyba była prośba o oczyszczanie. Po tym oczyszczaniu właśnie przyjechali tutaj, tak samo jak Regina oczyściła swoje dzieci i siebie, tak? Tak jest. I też od razu się pojawiła, Hania też oczyszczona i przyjechała. No każdy ma, tak mówiłam, miejsca są, ale trzeba się umawiać na terminy, żeby nie było natłoku. No a tak jak jest wymiana, jedni odlatują, inni dochodzą, także wszystko jest dobrze. I jutro Regina odlatuje i Hania zostanie sama. Bardzo prosimy, są wolne miejsca, możecie Państwo przyjeżdżać. No teraz do 5 kwietnia, do 5 kwietnia, tak mamy miejsca, tak. Pogoda wspaniała. No gorąco jest. Właśnie od dzisiaj, bardzo piękny tydzień. Dzisiaj przeszłam szok. Miał też premierę nasz Adam, wskoczył do basenu. O 6 miesięcy on jeszcze nie miał do czynienia z basenem, myślał, że to jest tam podłoga, to jest niebieściutko wszystko i sobie przybiegnął, wskoczył. No Szczepan go złapał, a on zaczął sobie płynąć, ja go podmiotłem, miotłą go wyciągnęłam, nie? No, żeśmy się wystraszyli wszyscy, no ale wszystko dobrze poznał. Trzeba ich też pilnować, jeszcze są za młode, żeby... Nie wiem, dobrze. Teraz... mają wrażenia, bo byli na górze. Regina nie dała rady, bo była umówiona, oni byli, nie, żeście byli wtedy, a w czwórkę was prowadził, bo już odjechała. Tak, pozdrowienia, pozdrowienia Agnieszka i Danusia. Tak, byli razem. Także akurat w ten dzień była pogoda i przyszła po prostu mgła, zakryła górę i nie było wycieczki, tak? Mam nadzieję, że Hania... Będę miała to szczęście, że będzie na pogoda, dzisiaj w nocy ma przyjść burza, nie? Ma przejść, ale no tak, to jest Hiszpania, a wszędzie są te zmiany teraz, nie można nic oczekiwać. Także może będzie lepiej, tak jak ja zawsze mówię, cieszę się na potwierdzenia z oczyszczeń, tak? Jest zawsze dobrze i dla was, a dla nas jest super. Ja nie oczyszczam, to robi świat duchowy, ale jak już wiemy o tym, że wszystko się zgadza. Może być, że nie każdy chce to przyjąć. Ja to rozumiem, jeżeli coś tam jest, jeszcze nie odczuwam, że się tam głupota, nie? Ale potwierdza się i dają potwierdzenia. Tutaj macie na żywo osoby, które, no Toni, on jest sam z medycyny, no to on by mógł być dużym krytykiem, bo on jest sceptyczny, tak, Ewa? Bardzo. A to, co on przeszedł po oczyszczeniu, był szokowany. My nie wiemy nic o żadnych waszych tam, no, jak to się mówi? Dolegliwościach. No, tylko ja zawsze mówię zdjęcie i imię, imiona. Nazwisko mnie nie interesuje, data urodzenia, czy gdzie mieszkacie, co jecie, to nie ma. To jest na bazie i tam to jest zrobione. Ciało jest przezroczyste i wyciągane są rzeczy, które nie należą do ciała. Cieszymy się, jak mamy istoty, które są po prostu czyste, nie mają nic. Takich jest bardzo mało. My nikogo tym nie straszymy, bo to nic ze straszeniem
Trzeba się bać, coś mieć i nie wiedzieć, co dalej. A jak się wie, że się miał, jest się czystym, to czego się bać? I nie jesteśmy sektą, nikogo nie zastraszamy. To jest w dobrym robione, tak? To jest ratowanie ludzi. Dziwię się mnie, że każdy chce być, czeka zmiany, chce być ratowany, chce przeżyć, chce do Boga, jak to się mówi. Ale jak coś się czyni, to huzia na juzia, nie? I to jest dziwne wszystko, nie? No trudno, każdy ma wolną wolę, każdy ma swój sposób myślenia. Także oddaję teraz, może po kolei Ewa, niech opowie ona swoją przygodę też, bo miała oczyszczenia. Teraz tutaj przyszli operacje fantomowe, miała piękna hipnoza. Wejdzie z Ewą, była do... Toni jest zazdrosny po prostu o to, cały czas ją męczy, żeby gdzie była, nie? Tak. Toni, wyszliśmy, nie? Toni mówi tylko po niemiecku. A ganawel się hat sprache, English? Oder Französisch? English and then... Muttersprache ist auch da, ja. Mhm. Zum Beispiel Pi und dann Englisch. No, angielski i Ghana Sprache, nie? Ja. To jest ta rodzina Sprache, którą my znowuż nie rozumiemy, ale on wyłapuje, no bo jest z kobietą, która po polsku i po niemiecku, tak? Także wszystko troszeczkę wyłapuje i to mi przytakuje, to nie? Dobrze. Dobrze, Ewa, zacznij potem. No, po kolei ja zaczęłam oczyszczanie w listopadzie, bo miałam już bardzo długo problem z prawym biodrem. I po tym oczyszczaniu okazało się, że faktycznie prawe biodro było uszkodzone. Ja już miałam wcześniej zastrzyki, tabletki i miałam 8 razy, to tak po niemiecku, Strahlung, rentgenowe naświetlanie tego biodra. I mi lekarz powiedział, że po pierwszym razie to nie przejdzie i muszę jeść tak w styczniu po 8 tygodniach znowu powtórzyć 8 razy. I ja wtedy sobie pomyślałam, oczyszczanie tylko mnie ratuje. I dlaczego? Spróbować można wszystkiego, to się wpierw próbuje się nie, tak. Że o, to już to na pewno będzie, ja próbuję. Trzeba też słuchać swojego, trzeba przyjąć tej intuicji, instynkt. Swojego serca. I mi cały czas mówiło, ty musisz to oczyszczanie zrobić. I ja napisałam właśnie na Skype, wysłałam tylko moje zdjęcie i prosiłam o to oczyszczanie. I faktycznie ja Gacjany nie znam. Ja nic o mnie ta kobieta, ta rodzina nie wie, kim ja jestem, tylko moje zdjęcie i moje prośbę o oczyszczenie. I po tym oczyszczeniu właśnie okazało się, że jest prawe biodro. No i że, jak to można powiedzieć, różne cywilizacje są. U mnie czekały aniołki, co właśnie się dziwiłam, bo ja bardzo lubię aniołki, mam wszędzie w domu aniołki. No ale też tak, że tak dodatkowo. I po tym właśnie w nocy, po tym oczyszczaniu w nocy czułam bardzo, bardzo takie zimno, tak jakby ktoś mi lodem okładał, jakby faktycznie po operacji człowiek się czuł, bo to zimno było tak dokuczliwe, ja już i robiłam tą kornak i te takie... Kirschken, nie? No, poduszki z ziarnami, co się ziarnami rozgrzewa. Tak, co się rozgrzewa w mikroweli, tak. I z ziarnami czy z pystkami. Tak, i dwie kordły, dwie poduszki. W końcu zasnęłam, jakoś już później zasnęłam i rano się obudziłam od tej pory i do dzisiaj nie mam żadnego bólu, nic. Ja myśmy nawet byli na tą górę El Mango, to jest chyba 2500 km do góry, nie? Gdzieś żeśmy szli? Ile żeśmy szli? 1,5 km. 2500 km. Ona ma ile? Ona ma 2? To 752 metrów. A my w Polsce byś była. A my byliśmy na pierwszy taras do góry za 250 metrów, tak? To masz widok na Dynię, a potem na 280 metrów. Tak, wychodzi o te 280, nie 2,5, 200, tak właśnie. I to cały czas pod górę kamieniami i ja weszłam i zeszłam i najgorsze, najcudowniejsze to było to, że ja myślałam, że mnie to rozboli, że znowu mnie te biodra zacznie boleć, nic. Zeszłam na dół, okazało się, że czułam się jak w ogóle na żadnej górze nie było, nic mnie do dzisiaj nie boli. Tak samo... Mount Everest, następny, wycieczka. Naprawdę, ja to jest, no powiedz, dla mnie to... No, ale Toni było. Tak, Toni. Toni się wystraszył. Toni przeszedł operację fantomową, oczyszczanie jeszcze zanim przyjechał. Tak, on był, tylko tak, ze zdjęcia. On był w szpitalu. I właśnie tam, gdzie stoi, pisałem, która to jest sesja, że pisałaś, że Toni jest w szoku,
bo tak. To co wyszło, my tego nie wiedzieli. 72. Sesja, wyszła. Tak. No i tutaj przeszedł operację fantomową z Rafaelem, miał uszkodzoną kość ogodową, tym bardziej, że był przed krótkim czasem na te problemy w szpitalu. Trzy tygodnie był w klinice, które nic nie przyniosły. Przyjął tu, miał operację, był kość ogonowa i co jeszcze miał robione, nie wiem. Miał jakoś, to tam było z tyłu jakaś taka kość, ale to nie leżała do niego. Coś tam naroś była taka, tak, też Rafael usunął. Także to nie miał problemy ze wszystkiego, bo pracuje na intensywnej, tam gdzie są ludzie już po prostu na sztucznym oddychaniu, jak to się mówi, na aparatach. Tak. Wiadomo, że to też pozycje są jednostronne, tak, do pacjentów. No, zostało to wszystko naprawione, miał z mięśniami, miał mięśnia właśnie, miał pouszkadzane. Tak, sklejone, aż te ścięgna. Tak, no i teraz na drugi dzień chyba to było po tej operacji fantomowej, na tą górę, nie? Tak. I to nie stoi tam na dole, idzie kawałek i mówi, że on chyba zostaje nigdzie. On nie da rady, on nie da rady. Załama, mówi, nie ja. A pyta go, mówi, chodź, zobaczysz, zawsze wrócić możesz. Tak. I nagle Toni im zniknął. Dał gazu, jak zaczął biegnąć. Tak, jak te kryształy się zaczęły, jak już ta droga z tymi kryształami zaczęła się, to ja nagle patrzę, co to oni robi, aż sama stanęłam, on biegnie do góry po tych kamieniach. Także ja chodzi tak, jak, nie? Jak zegarek. Jak zegarek. Nic tam nie jest szczęśliwy, no już mówi, że chyba zawita znowuż, tak? Że zawita cię. Nie? Weil noch mal hier kommen, hat ja. Er gesagt. Tak. Nur wie für Paella. Ano, ja, ale chyba na Paella, Pida mówi jednego Paella. Bestimmt, kommen wir wieder. Tak. Ja. To nie jest naprawdę bardzo, bardzo taki... Przeszedł dwie sesje, tak. To są jego prywatne, właśnie tutaj mają nagrania, to jest po niemiecku, żeśmy robili hipnozę. I to jest dla niego, no, miał ciężkie właśnie przeżycia jako dziecko tam w Ghana i to wszystko poblokowane było niesamowicie, tak? I to wszystko, żeśmy oczyścili, czuje się dobrze, czuje się zdrowy. Ma tą moc do dalszej pracy, do działania, jest bardzo pozytywnym człowiekiem, z czego się bardzo cieszę, tak. Że no, po tych wszystkich przeżyciach, które miał tam jest w jest takim kraju, człowiekiem, jakim jest, jakim ma jest, serce. Tak. I dużo miłości ma w sobie. Tak jak ja zawsze mówię, nie patrzcie się na kolor skóry, skąd pochodzi, patrzcie się, jaka dusza jest w środku. Tak. To jest ważne. A ci ludzie... To jest bardzo ważne, tak? Każdy jest skądś, tak jak sama ja mówię, nie może człowiek biały, na przykład my rozmawiamy po polsku, urodzeni jesteśmy w Polsce, ale jesteśmy na całym świecie. Jak możemy wyzywać kogoś, kto przybywa do tego kraju, gdzie ja jestem urodzona, wyzywam po co tam jesteś, a ja siedzę gdzieś tam w Ameryce, w Australii, w Niemczech czy w Hiszpanii. No to jest paranoja, to trzeba być tu, coś chyba może, albo chip siedzi tak. I kieruje tymi myślami, tak? Także nie wolno, to są dusze, tak jak tłumaczyłam. W tym życiu jesteś Polakiem, a jutro będziesz może tam Turkiem, a w trzecim może będziesz Szarakiem. Tego nikt nie wie. Dlatego nie wyzywajcie się, jak widzicie, przez regresję są wszystkie dusze z różnych uniwersum, tak? Są tu, przy oczyszczaniu, też skąd pochodzą. To znaczy, że wszyscy są tu, czy na innych planetach, cały czas są zmiany, my doświadczamy, bo chcemy dojść gdzieś tam, a tutaj Ewa, hipnozowe życie i tutaj właśnie jest coś niesamowitego, że na wszystkim skóra stała, skóra czy włosy, włosy, nawet psom na podłodze, co się działo, tak? Także zapraszam serdecznie i jeszcze ja mam wielką prośbę. Nie wiem, gdzie akurat jesteście, w jakim miejscu się znajdujecie, czy w tym kraju, gdzie się urodziliście, czy tam, gdzie żeście wywędrowali i tam się czujecie lepiej i dobrze. Przestańcie z tymi bzdurami. Polacy, naród wybrany. Jesteś Polakiem, siedzisz tam gdzieś w Chicago, w Nowym Jorku, czy w gdzie, czy w Brazylii, wyjdź na ulicy, ja jestem wybrany od Boga. Tu, podetną cię.
nie róbcie z siebie wariatów. Wszyscy jesteśmy wybrani, jesteśmy stworzeni od jednego. Nie ma wybranych narodów. Wpierw Żydzi to chcieli być wybrani, teraz Polacy są wybranym narodem. O co tu chodzi? W granicy siedzicie i jako kto? Jesteśmy człowiekiem, jesteśmy tylko czasowiczem na dany moment, termin doświadczenia i odchodzisz i po narodzie wybranym. Nie róbcie tego, bo to jest, nie dziwcie się, jak gdzieś za granicą niechętnie mówi ktoś, urodziłem się w Polsce, bo już jest znane właśnie takie propagandy, jesteście wszystkie, tak? Wiecie, o czym ja mówię? Oczywiście. I wszyscy, którzy przybywają, wchodzimy na ten temat, jest to samo. Nie dajcie się zwieść, bo jesteście istotą wybraną, każdy pojedynczo i osobno, a nie, że tylko to. To znaczy się, że Polska jest jedną sektą i nikt nie wychodzi, nikt nie przychodzi. Nie, nie. Wy spieprzacie wszyscy za granicę, bo chcecie materialnego dobra. Tak jest. Jak jesteś wybrany, to bądź tam. Dbaj o to, zakładaj gospodarkę. Rób coś jeden dla drugiego, jak jesteś wybranym. Tak? Pokaż to, że wybrany, a nie bla, 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 bla. I poza tym nic. I to jest podjudzanie innych, inni w to wierzą i przepadają właśnie szukają wyzwolenia, w tych informacjach, tak. Paranoia. To jest wytwarzanie psychicznych chorób, wmawianie komuś coś. Każdy sam wie, kim jest i odszukaj prawdy sam w sobie. A nie, że posłuchasz, bo on mi powiedział, ja jestem milionerką, bo ja szłam akurat w fajnej sukieneczce i tombak miałam tutaj zawieszony, nie? Elegancko wyglądam, ja milionerką, ja bym tak jestem. Tak, i każdy uwierzy. Ale ja ci nie mogę nic dać, bo jestem chytra. No bo jak nic nie mam, nie mogę ci dać. Nie? Na to wychodzi. Niech ludzie się nauczą szanować i respektować między sobą. Obojętnie, czy jesteś biały, czarny, żółty, niebieski, fioletowy, wszyscy, obojętnie. Człowiek jest człowiekiem i to jest, ma takie ciało, jakie rodzice dają, to jest genetyka, a dusza wchodzi. Wiecie to, obstukujecie wszystkie strony, wszystkie informacje, czytacie, słuchacie wszystko, ale ciągle pieprzenie jest tego samego. Tak. I to jest, wiecie o tym, że te zakładania jakichś rytuałów. Dzieci się rodzą, to musi być chrzest, to trzeba mieć do kościoła. Ale chcecie zmian, ale już tę duszę już kaleczycie. Tak. Poczekajcie, dziecko będzie samo, duże, dorosłe, świadome, czy tą informacją własną będzie chciało być skaleczone, czy nie będzie, to samo. I to dajcie wolność sobie i waszym potomkom i wtedy będzie dobrze. Co tu jeszcze dalej, co ująć, nie może coś o ciebie powiedzieć? No ja powiem tak, co to krótko do tej hipnozy, bardzo was zapraszam. Ja chcę tylko powiedzieć takich parę słów, bo nieraz niektórzy ludzie sobie myślą, ach, pewnie ktoś jakieś tam narkotyki bierze, bo pijaki, bo palacze, czy tam coś. Ja powiem, jestem przykładem, moja rodzina i mój przyjaciel. Ja nie piję, nie palę, już nie mówiąc o jakichkolwiek narkotykach. Także to, co ja tutaj przeżyłam w tej hipnozie, no to jest naprawdę cud i źródło i zobaczycie sami i ja mam znowu skórę. Ja mówię, Gracjana mnie nie zna, nie znała moich problemów, nie znała moich, kim ja jestem. I po prostu to wszystko, co wyszło, co moja dusza wybrała, to dziękuję, że źródło mnie chciało ugościć. Ojciec czeka na wszystkich. Ja na potwierdzenie powiem odnośnie mojego oczyszczania. Twoje dzieci? Tak, ale głównie mojego, bo tu jest sprawa związana ze mną, więc o sobie mówię, że śpiąc ja nie czułam swoich dłoni, miałam problemy właśnie z napływaniem krwi i miałam bóle nocne i wstawałam, trzepałam rękami. I tutaj przy tym oczyszczaniu, jak Racjano powiedziałaś, że miałam ręce owinięte jakimiś stworami i w moim wieku praktycznie mogłam już odczuwać właśnie, że nie czułam już tych rąk w nocy. To się naprawdę potwierdziło, cierpiałam z tego powodu bardzo. Teraz wiem dlaczego. Po tym oczyszczaniu masz jeszcze? Nie, na razie do tej pory nic nie miałam takiego. Także to są tylko jeszcze przykłady. Tak króciutko na ostrzeżenie właśnie. Chodzi mi o każdego człowieka, o bezpieczeństwo naprawdę każdego człowieka.
bo kocham was wszystkich. I chciałabym, żebyście nie wierzyli ezoterykom, żebyście nie oglądali tych programów ezoterycznych, bo się... Jesteś sama przykładem. Tak jest. Programujecie się w ten sposób. Oni nieświadomie was programują. Tylko proszę, nie mów imienia. Nie zamierzam. Nie, bo mnie zakrakają, Matko Boska. To z mojego doświadczenia prywatnego po prostu to chciałam przekazać. Tak. A ja powiem, że dopiero dzisiaj przyjechałam, więc jeszcze nic nie mogę, niczym Hania. Nie mogę się podzielić. Mam na imię Hania, ale mam nadzieję, że przeżyję coś pięknego, tak jak tutaj te... Tutaj pary, zrobimy oczyszczanie live? Tak, tu zrobimy oczyszczanie live i w ogóle masę różnych rzeczy hipnozy, na pewno będzie się działo. Zobaczymy. I chętnie się później na koniec podzielę tymi informacjami, co przeżyłam, czego doświadczyłam. A na ten moment chętnie posłucham, co mają tutaj koleżanki i kolega do powiedzenia. Chociaż niemieckiego nie znam jeszcze. A najwięcej ma teraz Toni do powiedzenia. Toni, to jest am meisten sitzen. Ja, das war... Wie übersetzen? Oder Eva oder ich? Das war schön hier. Ehrlich gesagt, ich würde jedem empfehlen. Man muss nicht erstmal da sitzen und warten, dass man vielleicht Problem hat, bevor man was tut. Ja, wo man die Wahrheit wissen möchte, ja, ist nicht so weit von, ja, Deutschland zum Beispiel. Ja. Ja. Und persönlich habe ich meine Erfahrung gemacht und ich würde jedem empfehlen, positiv ist ja einmalig und ja. Dein Resümee. Kocham was. Pięknie. Toni powiedział, że ten wyjazd on pierwszy raz zrobił coś takiego. No wiadomo, jeszcze jak ze strony, jak, jako z medycyny i ma prawo być sceptyczny, bo to jest nauka książkowa, tak? W innym kierunku to nie jest z czymś związane, z czymś, co nie jest widoczne. Mówi, że to było jego przeżycie niesamowite. Że może tylko wszystkim polecić, trzeba tu być, trzeba przeżyć, trzeba, chodzi o oczyszczenie, o nie, że coś boli, coś jest, lekarze nie znajdują, a on sam wie, o czym on mówi. Mówi nie stękać i szukać, mówi trzeba spróbować dać zrobić i wtedy się wie. Tak jest, i... to, jak chcesz zmiany, to musisz coś zrobić, nie tylko siedzieć i czekać na to, coś dla ciebie zmiany zrobi. Tak, powiedział jeszcze, że na szczęście nie jest daleko, na przykład z Niemiec, no bo nie jest, no, dwie godziny do, tak. Z jakiego kraju, no z Kanady, z USA przylatują, to lecą po 7 godzin z przesiadkami, tak. to jeszcze dłużej, tak, czekają, ale każdy wie od siebie, czego chce, wiadomo, że no tak jak tam niektórzy krytykują, to im powiedział, są wpisy, że ja obciągam z pieniędzy, no przepraszam, koszt jest tydzień czasu 800 euro, tak? Masz wybór, idź sobie na wczasy, do hotelu, leć sobie na plaży, na tym. Tutaj wiecie, co macie, są co dnia zajęcia, są hipnozy, a jak możecie też iść do hotelu, a u Gracjany sobie zróbcie terminy, tak jak tutaj dochodzący, tak? Mi jest obojętnie, nie? Także wszystko zostawiam wam. Każdy musi myśleć, przemyśleć i to musi mieć wszystko swoją logikę, tak? I umie są drzwi otwarte. Tak. Ja tylko mogę zapraszać, tak? Nic więcej. A goście mają prawo do wypowiedzenia się o swoich przeżyciach. Mieliśmy właśnie, chciała też Danusia, ci co odjeżdżają i no jak jest gorąco, zawsze mówię, idźcie na plażę. Po prostu tego czasu brakuje, nie że są goście, się nie wypowiadają, tylko brakuje tego czasu, bo chcę, żeby też przeżyli coś z tego, tak, żeby wykorzystali ten czas, nie? No, ale no, wszystko oglądacie, co możemy pokazywać, pokazujemy nagrania i od czasu do czasu wypowiedzi gości, także są fajnie. Gdybym ja była w sytuacji waszej, ja bym też bym wiedziała i ja bym czuła, że potrzebuję, bym skorzystała, tak? Tak jest.
No. Ale to zależy od każdego. Każdy jest kowal własnego szczęścia. Tak. Właśnie. Jak sobie pościelisz łóżko, tak spać będziesz. Ile jest... To Schmidt ein eigenes Glück ist, no? Ja. Myśmy tego potrzebowali, dlatego tu jesteśmy. Ja. No i teraz masaże, te energetyczne masaże. Naprawdę to są prawdziwe masaże, bo to tak jak Peta masuje, to normalnie skrzydła wychodzą. Tak jak putus. Konia zdjęcia porobił. Cudownie. Myśmy byli też naprawdę, i w Turcji, i w Dubaj byliśmy, wszędzie, ale... Tak, ale to, co tutaj przeżyłam, ja mówię, to ja tu przez tydzień czasu, ale czuję się tak, jak ja bym tu była miesiąc, jestem tak naładowana, tak na odpoczęta. Toni też powiedział, że takiego odpoczynku, to było nie, że... Tak, to jest naprawdę, nieraz były dni, że żeśmy po prostu po południu tylko spali, a nieraz były takie dni, że człowiek chodził kilometrami po mieście, od plaży do sklepów i po tych wszystkich operacjach, po tych wszystkich energetycznych masażach, po tych mniej energetycznie bolesnych, ale przyjemnych, bo nawet naprawdę cud jest, że po takich masażach nic nie boli. No, nic prawda. Nie boli. Moje zdjęcia... Ale to... słyszycie stękanie nieraz, to właśnie... Nieraz właśnie w tych hipnozach stękała. Ostatnia, co stękała. Stękałam, ale ona nie wie dlaczego. Tak. I to naprawdę jest cudowne. Ja nie chcę żadnego innego urlopu. Ja nawet myślę najlepiej tak raz w roku przyjechać, zregenerować się. Tydzień to jest jak miesiąc. Wrócić do domu i szczęśliwie żyć dalej. I znowu na raz na rok przyjechać. Znowu tak się zrobić. Tak, to jest ta energia, to ja się czuję. Dlatego jest... żyjemy gracjanie długiego życia. Tak. Długiego życia i zdrowia, żeby tak. Dużo ludzi ja nie jestem zła, jak na urodziny piszecie Gracjano, życzę ci 100 lat. A ja odpowiadam każdemu, a ja jestem czysta. Tak. No właśnie, dlaczego nie? Tylko w zdrowiu, nie? Tylko w zdrowiu. Chętnie. No. Kto wie, są zmiany i z DNA, są zmiany, jak wiecie, dużo informacji, które się przelewają tutaj, schodzą właśnie energie kosmiczne, wiadomo, ciemni się też tam podłączają, dlatego te zgrzyty, niektórzy słyszą, mają te problemy, jest wyjaśnione, dlaczego to się tak się dzieje. No i wszystko ma na to wpływ, kiedyś wiadomo, żyli tutaj po, nawet w Biblii, kto czyta, to wie, że tam ponad 1000 lat żyli, czy 800. Bo to było możliwe, wiadomo, kiedyś była inna gęstość, inne powietrze do oddychania, nie było zatrutych tak rzeczy. Ale to wszystko można odwrócić. Tylko my to możemy zrobić, nikt nas tego nie zrobi. A jak... dzisiaj, żeśmy oglądali, ty mi zwróciłaś uwagę, tam gdzie Unia powstała, gdzie w hipnozie było przekazane, gdzie szaraki przeszli i teraz... pomogą likwidować te zasadzki, co przyłapują duszę, to ile już jest paluchów w dół? Jak się ludziom nie podoba, popatrz się, tak. Bo szaraki. Ich nie znają, ale ich krytykują. No. Bo już była, bo nagonka była na szaraków, zobaczysz, zabij, bo to jest złe. I tu jest właśnie, i to wszystko, jak tak się na to tak patrzysz, obserwujesz, to jest takie... Niesmaczne to jest. Tak jest. Dlatego mówiłem, o szacunek. Szacunek, tutaj nie ma jeden do drugiego, a co mówimy, szacunek tak. Do innej cywilizacji. Dlatego tak długo nie przyjdą, nie pomogą, można powiedzieć, nie pomogą. A dlaczego na ty pójdziesz, gdzieś wie, że ci gadło podejrzną? No, tak. Na pewno nie. Albo cię opluwają? Chcesz, jest rodzina, ktoś w potrzebie, ale wiesz, że jak tam wkroczysz, będziesz zabita, to... będziesz cierpiała, wiesz, że ten ktoś tam umiera z głodu, a ty nie możesz dostarczyć, ale rezygnujesz, no bo ty stracisz życie. Tak, tak. I to jest to samo, to się dzieje. Także nikt was nie namawia do przyjmowania informacji, absolutnie. Co jest przekazywane, tutaj. To jest przekazywane dla wszystkich. Tu się wie. Porównujcie, jak ja mówię, nie musicie Gracjanie wierzyć i nie wierzcie. Ja nie jestem jakimś tam guru, nie jestem wybranką Boga, że wam tam coś przedstawiam i wierzcie to, co ja mówię. Absolutnie nie. Ja wszystko przekazuję
na loka, jak to się mówi, na swobodnie i dla siebie. Mogłabym wszystko dla siebie zatrzymać, tylko dla przyjaciół. I wiem, co robić, jak, kim być, gdzie być i tak dalej. A ja się dzielę z wami. Wszystko jest przekazywane. Wiadomo, co jest prywatne, to jest prywatne dla klientów i szanujemy to, tak. I mi się wydaje, respekt, tak. I właśnie to dużo, dużo jeszcze brakuje tego respektu, nie? Albo tam, wiesz, wyzwani wyzywają, no to jest takie przykre. Ja byłam bardzo, bardzo spokojna. To jest lekceważenie. 40 lat, wiesz, jak nie masz kontaktu do języka, żyjesz spokojnie, pracujesz, rozwijasz się, to tak jak moja droga była, nie? Jak wejdziesz nagle w moment, że zaczynasz, wiesz, się czymś dzielić i jesteś atakowana, ale nie tam, gdzie żyłaś, gdzie doświadczałaś, tylko skądinąd, to w ogóle nie masz kontaktu, wiesz, to wszystko było rozlane i tam ten atak przychodzi. To jest takie, to nie jest poniżające, to jest okrutne, to jest jak tortury takie były. Psychiczne tortury, nie? Tak, ale ze względu tych parów na pewno ja nie powiem, ja zamykam kanał i Wezius, jesteśmy tu i niech się odbywa, ale więcej nic nie pokażę, na pewno nie, bo to jest dla was. Dla was i wybierajcie sobie jak rodzynki. Tak samo jak Toni powiedział, ja sobie siądę z boku, bo jestem ciemny, tak i tak mnie nie będzie widać na nagraniu. A ja mówię, obojętnie, jak na negatywie, ale ty tu jesteś, będziesz słyszany, nie? Tak. I będziesz widziany i to jest takie bardzo ważne. Także kochani, kto chce przyjeżdżać, meldujcie się. A jeszcze jedna sprawa, tak jak powiedziałam, my robimy rodzinny urlop i jeżeli ktoś ma ochotę, bo to jest mieszkanie dla gości, to na wakacje, jakby ktoś chciał, ktoś chce na wakacje, proszę bardzo, zgłaszajcie się, wynajmuję. Ale bez pobytu. Ale u nas zamknięte. No. Tak, ale w centrum jest zamknięte, ale jeżeli ktoś chce w pięknym mieście Gdynia, na wczasy, to sierpień, mieszkanie. Sierpień, to chodzi o sierpień. Lipiec, sierpień. Proszę bardzo, zgłoście się i tak, żeby było to mieszkanie też opłacone, żeby nie stało puste, tak? Z chęcią. Także kochani, tu na przyjazd tak samo umawiajcie się ze mną na oczyszczanie, tak jak powiedziałam, na maila, na Skype'a, zdjęcie i zgłoście się po prostu wpierw i my to robimy tutaj na bieżąco, także nie denerwujcie się, jak czekacie, oczyszczeni ci, co są, ale Pejta pracuje, jesteście tu, wiecie, to musi nagrania, muszą być obrobione, a hipnozy wchodzą też w międzyczasie. Każdy jest ciekawy, ale przychodzi ta kolejka i nie denerwujcie się, po prostu. Cierpliwość. Praca wrze. Cierpliwość to jest też spokój w sobie po prostu. Na wszystko jest czas. Nikogo nie zapomnieliśmy. Nikt nie jest zapomniany, jest, wszystko jest na liście po kolei. Także kochani, pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam. Olejki, jak mówiłam, wszyscy znacie olejki. Mam na stronie. Gdzie kogo nie ma, to u nas bezpośrednio można zamawiać. I kochani, namaste, pozdrawiam was z centrum wszyscy. Namaste. Namaste. O, cheers.